hipotezy na temat pochodzenia śladów dołkowych. Właściwie można powiedzieć, że jest ich kilkanaście, natomiast postaram się uszeregować według pewnej kolejności, która wynika z ich popularności na gruncie badań polskich przede wszystkim. No i w literaturze, jeżeli idzie o prace naukowe, popularno-naukowe, prace regionalistów, tak naprawdę wyrzuca się w oczy przede wszystkim założenie, że ślady są pozostałością po rozpalaniu tak zwanego świętego, żywego czy też nowego ognia przy użyciu przede wszystkim urządzenia zwanego świdrem ogniowym, ewentualnie pługu ogniowego, może łuka ogniowego. To krzesanie ognia miałoby odbywać się podczas kilku świąt roku liturgicznego, przede wszystkim podczas Wielkiej Soboty. Czasem mówi się o Dniu Świętego Wawrzyńca, mówi się też o obowarowaniu wsi w okresie zarazy, mówi się tu również o Święcie Bożego Narodzenia. Jaki byłby cel takiego rozpalania ognia, jak to miałoby się odbywać? Otóż, jeżeli wzięlibyśmy pod uwagę, że urządzeniem, które służyło do rozpalania tego ognia, byłby najprostszy z tych wszystkich, najprostsze z tych wszystkich urządzeń byłoby to chociażby świder ogniowy, należy sobie je wyobrazić jako patyk, który z jednej strony by był oparty o mur kościoła, a z drugiej o klatkę piersiową czy brzuch osoby, która wykonywała rotację tego świdra. Oczywiście między brzuchem a świdrem dodawałaby się jakaś deszczułka, deseczka. No i założenie to mówi, że czy zakłada się, że na skutek takiego wprawienia w ruch tego świdra następowałoby w miejscu, gdzie świder łączy się ze ścianą, zatlenie. Oczywiście na ile to jest realne, że w miejscu, gdzie znajduje się połączenie drewnianego świdra z cegłą, czyli de facto z wypaloną gliną, żeby tam nastąpiło zatlenie, to jest kwestia wielce dyskusyjna. Aczkolwiek znam pracę badaczy, jak na przykład Andrzeja Mieca, który twierdzi, że osmolone niecki świadczą o tym, że takie zatlenie następowało i tenże ogień, który miał być tam wykrzesany, miał być zabierany przez wiernych do domostw jako pochodzący od sfery sakrum, bo wszak zewnętrzna elewacja kościoła to jednak jest sfera sakrum, ponieważ nadal jest to element świątyni i zabrany do domu popiół czy żar, który był dodawany do ogniska domowego i tam dalej rozpalany, mógł być stosowany w kategoriach apotropaicznych, czyli chroniących przed siłami zła, czy puryfikacyjnych, oczyszczających. W tym przypadku dotyczyłoby to dusz osób, które zmarły nagłą śmiercią, chociażby podczas jakiejś epidemii, a takich nie brakowało, chociażby podczas Wielkiej Wojny Północnej na początku XVIII wieku, czy wcześniej w wieku XVII na skutek licznych epidemii, chociażby dżumy, czy innych chorób, które towarzyszyły wojnom polsko-szwedzkim, polsko-rosyjskim. Więc to jest taka hipoteza priorytetowa. Drugie założenie mówi, że ślady to pozostałość po wygrzebywaniu pyłu ceglanego. Dlaczego drugie? Dlatego, że ono jest, można powiedzieć, w literaturze cytowane nieco rzadziej, w Polsce przynajmniej. Natomiast wydaje się, że w badaniach niemieckich, czy w ogóle na zachodzie Europy, jest to hipoteza pierwszorzędna. W każdym razie mówi ona, że czynność ta polegała na wydobyciu pyłu ceglanego z zewnętrznej elewacji kościoła, w naszym przypadku oczywiście mówimy o kościołach gotyckich, który to pył miał być dodawany do żywności, do napojów, dla ludzi lub zwierząt. Celem tego działania było zapewnienie zdrowia lub uleczenie z jakiejś choroby, na które cierpiał człowiek lub też to zwierzę. No i żeby tą hipotezę wesprzeć w jakiś sposób, to trzeba powiedzieć, że istnieje szereg wzmianek w źródłach etnograficznych, w pracach Kolberga, czy w pracach Bigela, Eisena, czy Fischera, które
mówią jasno o stosowaniu różnego rodzaju nalotów, pyłów pochodzących z sfery sakrum, chociażby tutaj moglibyśmy powiedzieć o przypadku Jakuba Kamila, przepraszam, Delelis, z którego celi pył był stosowany właśnie w takich celach. Stosowany również pył pochodzący z tak zwanych bożych męk, czyli kapliczek. Pył zebrany z miejsca, gdzie kobieta dokonywała tak zwanego wywodu. Pył pochodzący z serca dzwonu. I one właśnie miały leczyć najróżniejsze choroby. Trzecia hipoteza, która tak naprawdę nie ma racji bytu, ale jest bardzo popularna, chociażby dlatego, że nigdy nie była rozpatrywana, może poza jednym przypadkiem, którego dokonał Jacek Oleński w sposób naukowy, to hipoteza mówiąca, że ślady są reminiscencją czynności ekspiacyjnych, czyli pokutnych. To znaczy, że wydaje się, iż księża mieli zdawać w ramach pokuty czynność polegającą na dobywaniu palcem pyłu z muru kościoła. Jest to mało realne, każdy może spróbować, sprawdzić, na ile to się uda zrobić. Natomiast od tej hipotezy wzięła się nazwa występująca często w pracach takich popularnych, czyli na określenie tych śladów mówi się, iż są to dołki pokutne. Pozostałe hipotezy, które przytoczę, one nie będą tutaj jakby przedstawione w jakiejś kolejności, ponieważ te wcześniejsze akurat starałem się omówić krótko, bardzo oczywiście, lakonicznie, troszkę jako, można powiedzieć, przyjmując kryterium takie pierwszorzędne, jako ich popularność. Co do pozostałych, nie przyjmuję żadnego takiego kryterium. Natomiast one na pewno są w dużej mierze odosobnione i żadna z nich nie ma racji bytu, bardzo łatwo je krytycznie podważyć. Jedną z tych hipotez jest założenie mówiące, że jest to pozostałość, te ślady są pozostałością po kulach muszkietowych, na przykład z czasów wojen chociażby szwedzkich z XVII wieku, czy ewentualnie z początku wieku XVIII. Tutaj łatwo sprawdzić, że uderzenie kuli o mur jakiejkolwiek budowli pozostawi ślady nie wklęsło kuliste, a ślady w postaci nieregularnych brzegów. Inne założenie mówiło, że ślady te są pozostałością po markowaniu, oznaczaniu miejsc na targu, które to targi odbywały się kiedyś w okolicach kościoła na cmentarzu. To jest fakt oczywisty i niezaprzeczalny, natomiast kupiec miałby umarkować, oznaczać swoje miejsce, gdzie stawiał swój kram, właśnie za pomocą takiego znaku. Ta hipoteza też łatwa jest do podważenia, chociażby z tego względu, że nie wszędzie, gdzie są ślady, ze źródeł pisanych wynika, że odbywały się targi. Inne założenie mówi, że za pomocą śladów oznaczano kolejną partię wyprodukowanych przez strycharzy cegieł. Takim jej propagatorem był pierwszy polski badacz śladów dołkowych Józef Dydyński, ksiądz Józef Dydyński z Kłecka, który był przekonany, że właśnie, że te ślady oznaczają tą partię tysięczną. Faktem jest, że strycharze oznaczali te kolejne rzuty jak gdyby cegieł wypalone. Natomiast tutaj również pojawiają się bardzo duże wątpliwości, ponieważ na niektórych cegłach mamy po kilka śladów, nawet kilkanaście, a zdarza się, że tych śladów nie ma w ogóle na niektórych kościołach. Co to znaczy, że nie markowano tych kolejnych partii cegieł, więc łatwo również tutaj podważyć prawdopodobieństwo, że ta hipoteza jest możliwa. Istnieje grupa hipotez mówiących, że ślady wiążą się z bronią. Dlaczego grupa? Bo jedna z hipotez jakby w tym zakresie mówi o tym, iż uświęcano broń, pocierając ją o mury kościoła, i to miało zapewnić żołnierzowi szczęście na wojaczce. Czy on pocierał kulę muszkietu,
kulę ołowianą, powiedzmy w XVII wieku, o mur kościoła, która miała zapewnić celność, czy też szablą uderzał lub pocierał o krawędź cegły. Inna hipoteza mówi, że tępiono w ten sposób broń, którą być może zdobyto na wrogu. To jest oczywiście założenie bardzo bałamutne, chociażby z tego względu, że większość śladów, albo niemalże wszystkie, mają regularny kształt bardzo, tak jakbyśmy użyli cyrkla i dookoła nim owiedli, więc niemożliwe byłoby stworzenie tych okrągłych śladów przy użyciu broni. Aczkolwiek znajdują się na kościołach romańskich, tutaj akurat ja wspomniałem o kościołach gotyckich w wcześniejszym filmiku, natomiast na kościołach romańskich znajdują się często na krawędziach właśnie tych świątyń takie bardzo charakterystyczne cięcia żłobienia i kto wie, być może one są pozostałością po jakimś rycie związanym z bronią, aczkolwiek to jest tylko domniemanie, które nie ma żadnego poparcia w źródłach pisanych, tak bym to określił. Kolejna z hipotez zakłada, że ślady są pozostałością po dziecięcych zabawach. Na przykład w Tolkmicku, to jest bardzo odosobnione założenie, w Tolkmicku rzekomo zachowała się taka wzmianka, iż chłopcy mieli żłobić takie otwory, aby w nie wciskać monety. Te monety były wygnane, nabierały sprężystości i następnie miały być używane do jakiegoś tam rodzaju specyficznej gry. Jeszcze jedna hipoteza wiąże genezę śladów z oznaczaniem pochówków osób zmarłych i pochowanych na cmentarzu, przy czym osoby, które były dorosłe, miałyby być oznaczone ich miejsca pochówku otworami większymi, a osoby, czy powiedzmy zmarłe w wieku młodzieńczym, czy jako dzieci, miałyby być oznaczane tymi śladami znacznie mniejszymi. Tutaj należy jeszcze wspomnieć o takiej grupie, może rzekłbym, legend. One dzielą się na dwie grupy. W Niemczech bardzo popularne jest tłumaczenie i ono również znajduje się w źródłach etnograficznych, iż ślady powstały jako zemsta diabła, który zawarł ugodę, umowę z budowniczym kościoła, iż pomoże mu wbudować ten kościół, a w zamian za wbudowanie tej świątyni coś dostanie. No i gdy kościół został budowany, diabeł został oszukany, umowa nie została dotrzymana, a tenże w złości podrapał tą świątynię. Te ślady zwane są z niemieckiego Teufelskralen. W Polsce, na przykład na terenie Wielkopolski, o czym też pisał Oskar Kolberg i wspominał też Henryk Wigeleisen, funkcjonowała taka legenda, że podczas Dnia Zadusznego zmarli pochowani na cmentarzu mają szansę dostać do wnętrza kościoła i oni wtedy, używając tych swoich kości, prawda, wiercą tak długo, aż kur zapieje. Jak kur zapieje, słońce wzejdzie, wracają do grobów i dopóki corocznie nie będą mieli możliwości tych śladów wiercić, nie dostąpią zbawienia. Ale jeżeli im się uda dostać do wnętrza kościoła, wiercąc te otwory, wtedy te dusze zostaną zbawione. Czyli tutaj jest nawiązanie do tej hipotezy mówiącej o jak gdyby osobach zmarłych nagłą śmiercią, bo te osoby były zawieszone między światem doczesnym, a tym światem osób zbawionych, czy przebywały jak gdyby w czyśćcu. No i na koniec trzeba wspomnieć o takiej grupie bardzo rozdrobnionych hipotez, pojedynczych bardzo, nazwałbym to inne hipotezy. Jedna z nich mówi, że w ten sposób gaszono pochodnie o mury świątyń, czy też gładzono rączki sierpów. Jeszcze inna hipoteza, bardzo dziwna, wiąże to z elementami płodności męskiej. To już bardzo, bardzo, bardzo taka odosobniona. Myślę, że ten przegląd
taki bardzo skrótowy, pokazuje z jednej strony, jak bardzo mamy do czynienia z bardzo takim tajemniczym zjawiskiem. Z drugiej strony chcę podkreślić, że niemalże wszystkie te hipotezy powstały już w wieku XIX, po roku 1871, a do roku 1900 praktycznie one wszystkie były już gdzieś tam w źródłach pisanych zanotowane. Minęło lat 120, a my nadal się tak naprawdę, no może przybliżyliśmy nieco do zagadki ich rozwiązania, natomiast nie jestem w stanie jednoznacznie stwierdzić, która z tych hipotez jest w 100% jednoznaczna. Niewykluczone, że ślady mogą mieć genezę taką dualistyczną, czyli chociażby hipoteza mówiąca o nieceniu ognia, czy też hipoteza mówiąca o wygrzebaniu pyłu ceglanego w celach paramedycznych, są rozwiązaniem tej zagadki. Czyli, że one mogą być przyczynami, dla których te ślady powstały. I wcale nie musi być tak, że będziemy doszukiwali się tutaj jakiegoś jednego powodu, dla którego te ślady tworzono.